Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem w rozmowie poranka jest śląska kurator oświaty, pani Urszula Bauer. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wakacje się zaczęły, a my wrócimy jeszcze na chwilę do tego roku szkolnego, który dopiero co się zakończył, dlatego że był bardzo nietypowy. Wiadomo, pandemia w dużym stopniu sparaliżowała pracę. Pytanie, czy wystarczająco poradziliśmy sobie, nauczyciele, czy sobie poradzili z tym sparaliżowaniem, bo jak czytam we wczorajszej Rzeczpospolitej, taki artykuł zatytułowany "Uczniowie mieli kłopoty z mobilizacją do nauki, nauczyciele z komputerami". Tak najkrócej mówiąc, można się z tym tytułem zgodzić? Nie do końca zgodziłabym się z taką jednoznaczną oceną tego, co się działo w ubiegłym roku szkolnym. To był bardzo trudny rok. Rzeczywiście dynamicznie zmieniały się zasady nauki. Pracowaliśmy hybrydowo, pracowaliśmy zdalnie. Przez blisko 2 miesiące dzieci były w szkole, ale generalnie po przeprowadzeniu badań ankietowych przez kuratorium, badań ankietowych skierowanych do dyrektorów szkół, do nauczycieli, do rodziców, z tych ankiet wyłania się taki obraz szkoły, która owszem funkcjonowała w trudnych warunkach, ale nauczyciele poradzili sobie w dużej mierze przy ogromnym swoim wysiłku i dodatkowym nakładzie pracy z nauką, z organizacją nauki zdalnej. Oczywiście w tych ankietach również pojawiały się głosy o tym, że były problemy techniczne, zwłaszcza w tych klasach młodszych, kiedy młodsze dzieci nie mają jeszcze pewnych nawyków systematycznej pracy, nie potrafią się zmobilizować, czy nawet drobne kłopoty techniczne potrafiły rozproszyć uwagę dziecka. Myślę, że też działania rządów w tej kwestii, a więc wsparcie nauczycieli poprzez dofinansowanie 500 zł dla nauczyciela, czy poprzez zakup i przekazanie do szkół dodatkowego sprzętu, trochę ten problem rozwiązywały, aczkolwiek nie do końca. Ja uważam, że nauczyciele poradzili sobie z wielkim wysiłkiem. Naprawdę zaangażowanie nauczycieli w pracę zdalną było zdecydowanie większe, niż gdyby nauka odbywała się w systemie stacjonarnym. A uczniów? To już nieraz o to pytaliśmy, ale pytam też znowu dlatego, że w tym artykule, o którym mówię w Rzeczpospolitej, akurat przytaczają takie badania wśród nauczycieli przeprowadzone, choć nie w naszym województwie. I tam takie słowa są. Nauczycieli zapytano także o to, jak w czasie ostatniego roku rozwinęli się uczniowie. Aż 56% ankietowanych stwierdziło, że raczej się nie rozwinęli, a niemal co piąty jest o tym przekonany. Ale od razu dodam, że też zwracają uwagę komentatorzy, że to nie jest wykluczone, że opinia ta wynika z tego, że nauczyciele po prostu nie bardzo wiedzieli, jak powinni weryfikować wiedzę uczniów. Tak, no z naszych badań wynika, z naszych badań ankietowych wynika, że w blisko 90% szkół jednak podstawa programowa została zrealizowana. Natomiast problem oceniania uczniów w tej nauce zdalnej był z pewnością trudny, ponieważ proces oceniania w szkole jest procesem delikatnym, aczkolwiek mocno opisanym zarówno w statucie szkoły, jak i w stosownych przepisach. Każdy nauczyciel ma swój przedmiotowy system oceniania. Ten system jest weryfikowany, jest uczniom przedstawiany zawsze na początku roku szkolnego. Tylko czy one się sprawdziły, te systemy właśnie ten system nauce? Musiał być zmodyfikowany przez nauczycieli i w bardzo wielu przypadkach nauczyciele dokonywali takiej modyfikacji. Nie można było 1:1 przełożyć tych zasad z nauki stacjonarnej do formuły nauki zdalnej. Prosiliśmy również o to, żeby po zakończeniu nauki zdalnej, kiedy dzieci wróciły do szkoły, żeby ten proces diagnostyczny, diagnozowania tego, jak uczniowie opanowali podstawę programową, żeby przebiegał w taki sposób przyjazny dla ucznia. Żeby pamiętamy ta diagnostyka, apele, żeby nie było zaraz klasówek tak, jednej po żeby drugiej. Ta diagnostyka była rozciągnięta również na wrzesień następnego roku. Będzie czas na to, żeby nadrobić te zaległości. Będą pieniądze na to, żeby organizować dodatkowe zajęcia dla wszystkich tych, którzy będą czuli taką potrzebę. Dla nauczycieli będzie to możliwość, żeby zaoferować dodatkowe zajęcia dla uczniów, jeśli taka będzie potrzeba. Czyli tak naprawdę na początku przyszłego roku szkolnego, za 2 miesiące, dowiemy się, jak ocenić ten miniony.
Już częściowo możemy ocenić ten rok, aczkolwiek wydaje się, że ta diagnostyka wrześniowa, chociaż w tej chwili też była prowadzona przed zakończeniem roku szkolnego, da nam pełny obraz sytuacji. Pani kurator, teraz głośno o kuratoriach z kolei, dlatego że planowane jest poszerzenie waszych kompetencji. Głośno się zrobiło przede wszystkim wokół takiego wpływu na to, kto i co będzie mógł w szkole powiedzieć, jeśli chodzi zwłaszcza o organizacje zewnętrzne. No i tu mam wrażenie, że to jest taka światopoglądowo-polityczna walka, ale proszę powiedzieć, czy pani się cieszy z poszerzenia kompetencji? Ja powiem, nie nazwę tego poszerzeniem kompetencji. Ja raczej patrzę na to jako na proces wyrównywania między organem prowadzącym a organem nadzoru pedagogicznego działań skierowanych w stronę szkoły. Do tej pory niestety było tak, że ten organ prowadzący miał zdecydowanie większe i kompetencje, ale też i możliwości, żeby wpływać na obsadę stanowisk dyrektora, żeby również mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły. My jako kuratorium mogliśmy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy przekroczenia przepisów wydawać zalecenia i tak naprawdę trudno było czasami wyegzekwować od dyrektora szkoły przeprowadzenie czy wprowadzenie w życie tych zmian. Ja myślę, że te przepisy, które w tej chwili są tworzone, które są w fazie tej wstępnej prac legislacyjnych, one mają przede wszystkim wzmocnić rolę rodzica, wzmocnić rolę rady pedagogicznej i wyrównać ten, powiedziałabym, układ sił między organem prowadzącym i organem nadzoru. Rodzice będą mieli rzeczywiście zdecydowanie większy wpływ na to, a przede wszystkim będą mogli zrealizować swoje pełne prawo do tego, żeby wychowywać dzieci w poglądach, które są dla nich najważniejsze. A w jaki sposób rodzice będą mieli ten wpływ? Projektowane są takie zapisy, które będą obligowały dyrektora szkoły do tego, aby jeśli będzie chciał wprowadzić na teren szkoły, na zajęcia dodatkowe, instytucje zewnętrzne, jakieś organizacje pozarządowe, to rodzice będą mieli pełny wgląd w to, jakie treści będą prezentowane podczas tych zajęć, co to są za organizacje. Będą mieli nie tak jak do tej pory tylko ogólne informacje, że oto wejdzie do szkoły organizacja, która będzie wprowadziła zajęcia na przykład na temat tolerancji, a po zajęciach okazywało się, że w trakcie ich trwania treści, które były przekazywane, mocno tych rodziców zaskakiwały. Ale to było post factum i już nie można było nic zrobić. Teraz rodzice będą mieli przed takimi zajęciami możliwość wglądów, treści prezentowane przez te organizacje, a kuratorium będzie wydawało po prostu zgodę na to, żeby te organizacje weszły do szkoły po przeanalizowaniu wszystkich treści, sposobu przekazywania tych treści, ale przede wszystkim tego, o czym będą rozmawiać te organizacje. Zaraz się pojawią zarzuty, a może już się nawet pojawiły, że będziecie takim cenzorem światopoglądowym. Nie, będziemy stać na straży tego, aby zapisy, które są w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły były realizowane i będziemy stać na straży tego, aby były one zbieżne z podstawą programową, bo bardzo często zdarzało się też tak, że te organizacje, które ewentualnie wchodziły do szkoły, prezentowały treści, które były kompletnie niezwiązane z podstawą programową, a nawet stały w sprzeczności z pewnymi zasadami. Pani kurator, no samo życie, dzwoni nam telefon, ale wytrwamy, tak jak na lekcji, do dzwonka. Czy rodzice, w takim razie sądzi pani, że będą w stanie w ogóle coś zrobić? Bo jak znamy rodziców, to dobrzy i wspaniali ludzie, ale każdy ma inne poglądy. Jest ich tak wielu w szkole, że musieliby chyba się spotkać na wiecu i głosować. Tak, ale to nie tak będzie funkcjonowało. Rodzice, którzy wyrażą zgodę na to i będą chcieli, żeby określone treści były prezentowane na zajęciach dodatkowych, będą mieli do tego prawo. Dyrektor szkoły będzie mógł takie zajęcia dla konkretnej grupy uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na takie zajęcia, przepraszam, takie zajęcia zorganizować. Zatem to nie będzie tak, że będzie jakiś taki totalny zakaz i nikt nie będzie mógł z tego prawa do wychowania dzieci w wartościach dla siebie ważnych skorzystać. Wydaje się, że
te informacje, które są przekazywane w prasie, są przesadzone. Raczej zamiast wzbudzać zainteresowanie, wzbudzają taki strach i obawy niepotrzebnie zupełnie. Pani kurator, to na koniec pytanie o wakacje. My też o tym mówimy w naszych serwisach od wczoraj, bo zaczęły się wakacje. Nadzór oczywiście kuratoryjny nad wydarzeniami, imprezami. Tak. Jak to wygląda w tym roku z waszej perspektywy? Bo wiemy, że 63% badanych, dzisiaj takie prasa przynosi informacje, badanych Polaków deklaruje, że chce spędzić wakacje w Polsce. Więc w ogóle ten ruch się zaczął dość duży. Tak. Po całym ubiegłym roku mocno ograniczonym obostrzeniami sanitarnymi, no to teraz mamy taką potrzebę, maseczek już nie trzeba nosić na dworze, ruszamy w teren. To też widać po akcji kolonijnej? Tak, widać. W ubiegłym roku, w tej sytuacji takiej pandemicznej, jeszcze mocno zaawansowanej, liczba uczestników wypoczynku spadła do 1/3 tych wartości, tych wskazań sprzed pandemii. W tym roku zbliżamy się powoli do tych właśnie wartości sprzed pandemii. Oczywiście jeszcze nie osiągnęliśmy tych 70 kilku tysięcy uczestników wypoczynku, ale powoli już zbliżamy się do takiej wartości, czyli coraz więcej rodziców. To są tysiące rodziców, uczestników młodych na naszym terenie, tak? Tak. Podlegającym kuratorium w Katowicach. Tak. To są wypoczynki organizowane nie tylko przez instytucje z województwa śląskiego, ale również z całego kraju. Więc powoli jakby ta sytuacja wraca do normy, aczkolwiek nadal obowiązują określone sanitarne obostrzenia, które powodują, że ten wypoczynek na pewno będzie bezpieczny, aczkolwiek więcej rodziców zdecydowało się na to, żeby wysłać dzieci na letni wypoczynek i więcej firm i instytucji zdecydowało się, żeby podjąć ten trud organizacyjny, mając to doświadczenie ubiegłoroczne. Bardzo dziękuję. Urszula Bauer, śląska kurator oświaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.